Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Drodzy bracia i siostry, dzisiejsze pierwsze czytanie zaprowadziło nas do raju. Kolejny raz byliśmy świadkami sceny kuszenia Ewy, grzechu Adama. Tego wszystkiego doświadczamy na sobie, w swoim życiu, w swoim wnętrzu, w swoich słowach, myślach, uczynkach każdego dnia. To wydarzenie ciągle się jakoś w dziejach ludzkości dokonuje. Codziennie jesteśmy kuszeni, więc warto się przyjrzeć temu mechanizmowi, który tam zastosował demon. Jezus kiedyś powiedział w jednej z Ewangelii, że jeśli chcemy okraść człowieka, który jest silny i mocny, no to nie możemy wejść do jego domu i zacząć wynosić mu meble, bo on się będzie bronił. Pierw trzeba go związać. Pierw mocarza trzeba związać. Człowiek jest silny. Człowiek dostał od Pana Boga rozum, wolę, duchowość i człowieka nie jest tak łatwo pokonać, żeby zabrać mu szczęście, to co jest dla niego cenne i wartościowe. Pierw trzeba człowieka związać. Czym się człowieka związuje? Człowieka się związuje kłamstwem. Po co napadać na statek, porywać go w jakiś taki piracki sposób i odholowywać do jakiegoś portu? Lepiej zepsuć mu nawigację, żeby ten statek sam do tego portu pirackiego wpłynął. Otóż szatan wiąże nas kłamstwem, szatan psuje nam nawigację. Jak mówi Biblia, szatan jest ojcem kłamstwa. Co to znaczy? Kochani, no chyba nie skłamię i się nie pomylę, kiedy powiem, że każdy z nas kiedyś jakoś tam skłamał. A może nawet kłamał wiele razy. I my nieraz mieliśmy swoich mistrzów kłamania. Uczyliśmy się kłamania od innych. Czerpaliśmy jakieś wzory. Natomiast szatan nie czerpał żadnego wzoru, bo w raju nie było kłamstwa. Raj był prawdą. To Adam i Ewa w prawdzie żyli w miłości, w prawdzie miłości żyli ze swoim ojcem. I szatan wymyślił coś, czego nigdy przedtem nie było na ziemi. Dlatego mówi się, że on jest ojcem kłamstwa. Ale jeszcze jedna rzecz. Wszyscy jesteśmy dorośli i wiemy, na czym polega rola ojca w zrodzeniu dziecka, że mężczyzna daje nasienie, które w łonie kobiety staje się człowiekiem. To, co wychodzi z mężczyzny, nie jest człowiekiem. Dopiero w łonie kobiety staje się człowiekiem. Otóż szatan jest ojcem, to znaczy, że z niego wychodzi coś, co w człowieku staje się kłamstwem. To jeszcze często nie jest kłamstwem, kiedy wychodzi z szatana, ale w człowieku to się staje kłamstwem. No właśnie, przyjrzyjmy się tej sytuacji, o którą opisywało dzisiejsze pierwsze czytanie. Szatan powiedział do Ewy: czy to prawda, że nie wolno wam jeść owoców z żadnego drzewa w raju? To jest pytanie, to nie jest kłamstwo. Ale jak to jest sprytnie sformułowane pytanie, to pytanie, choć nie jest kłamstwem, już skręca w kłamstwo. Tak zagania w kłamstwo. Mianowicie ono budzi emocje. Kłamstwo się łatwo może zrodzić w emocjach. Łatwiej emocje jest wzbudzić u kobiety, dlatego szatan zaczął od kobiety i trafił. Bo on sugeruje Ewie delikatnie coś takiego: Ewo, czy to prawda, że Bóg was tak okrutnie traktuje, że nie pozwala wam jeść owoców z żadnego drzewa w raju? Czy to prawda, Ewo, że jesteś taka biedna, poszkodowana, że cię tak nie kocha, nikt wykorzystuje, ogranicza, że tak bardzo cierpisz? Samo usłyszenie takiego pytania, chociaż powtarzam, które nie jest kłamstwem, sugeruje już wprowadza pewien niepokój. To tak jakby ktoś zapytał panią, czy to prawda, że pani mąż panią notorycznie zdradza? To pytanie nie jest kłamstwem, to jest po prostu tylko pytanie. Ale jaki ono niepokój wywoła w każdej kobiecie? Skąd to pytanie? Dlaczego to pytanie? Dlaczego mnie zdradza? Wcale nie zdradza, chociaż może rzeczywiście nie jest taki kochany, a może zdradził. No, zamieszania może być dużo. To tak jakby ktoś zapytał ciebie, czy rzeczywiście twoje życie jest milutkie i bezproblemowe? Jaka odpowiedź w emocjach nasuwa się nam na koniec języka? Moje życie milutkie i bezproblemowe, ależ skąd? Moje życie jest jednym wielkim pasmem kłopotów, trudów. I to już jest kłamstwo, bo chyba życie nikogo z nas nie jest jednym państwem, pasmem kłopotów i trudów. Może być ich sporo w pewnym okresie życia, nawet bardzo. Albo takie pytanie, gdyby ktoś ci postawił: czy rzeczywiście jesteś wzorowym katolikiem? Jaka odpowiedź ciśnie nam się na usta? Ja wzorowym? Nie, ja jestem beznadziejny, ja bardzo często zawodzę i mój katolicyzm, moje chrześcijaństwo to jest naprawdę bardzo, bardzo marne. I jakże często ludzie nie z takiego kłamliwego pytania zrodzą kłamliwą odpowiedź, bo ich chrześcijaństwo na pewno niedoskonałe może być jednak całkiem porządne i rzetelne. I Ewa, tak jakbyśmy to powiedzieli, zakręcona przez tego diabła,
kłamie, bo mówi: nie, nie, to nie jest prawda, że nam nie wolno jeść z żadnego drzewa. Z drzew możemy jeść, tylko z tego jednego nie możemy jeść i tu jest kłamstwo. I nie wolno nam go nawet dotykać. Szatanowi chodzi tylko, żeby ten haczyk jego pokusy o coś się zaczepił. O coś malutkiego, jakąś zadrę, wyrwę. O coś, co nie jest do końca prawdziwe i uczciwe. Tak się rodzą wielkie dramaty, że ktoś coś malutkiego doda, co jest nieprawdziwe do prawdy i już rodzi się kłamstwo. Kochani, niekiedy diabłu chodzi, żebyśmy dodali do czegoś trzy literki. Ktoś może mówić: praca jest ważna. I to jest prawdziwe. Praca jest ważna. Tak naucza Kościół. Praca jest ważna. Ale szatan mówi: dodaj do tego trzy literki. Praca jest najważniejsza. I już mamy kłamstwo. Żona jest ważna. Moja dziewczyna jest ważna. Ale ktoś może dodać: ona jest najważniejsza. Ja jestem grzeszny. I to jest prawda w przypadku każdego z nas. Ale ktoś powie: jestem największym grzesznikiem na świecie. To chyba skłamie. Chodzi o te trzy literki. O co szatanowi chodzi? Jaki jest jego zasadniczy cel kuszenia? Żeby wbić klin pomiędzy człowieka a Pana Boga. Szatan chce tego najbardziej. Nie tego, żebyś zaczął pić, żebyś zaczął cudzołożyć. Jemu chodzi o oddalenie cię od Pana Boga i wejście w to miejsce, żebyś już nie słuchał Boga, żeby ci nie Bóg opowiadał o świecie i o tobie i o sobie, ale żeby ci szatan opowiadał o świecie, o tobie, jaki jesteś, o twoich bliźnich, o twoich przyjaciołach. Szatan chce, żeby Ewa jemu zaufała. I to się staje. Ewa niejako już za plecami Pana Boga dyskutuje z szatanem i daje się zwieść tej wizji, że Bóg jest tym, który Ewę wykorzystuje. Który Ewę czyni jakąś głupią, małą, śmieszną. Bo widzisz, Ewo, Bóg cię nie kocha. Nie dał ci tego jednego drzewa, nawet zabronił ci go dotykać. I w ogóle cię wykorzystuje. Ilu ludzi słyszy to dzisiaj? Widzisz, nie możesz mieć dzieci. Mogłabyś sobie dziecko załatwić przez metodę in vitro, ale ten Kościół zabrania, ale ten Kościół się wtrąca, ale ten Kościół przeszkadza z jakiejś zazdrości, zawiści. Zobacz, inne kobiety mają piękne dzieci zrodzone z próbówki, a tobie nie wolno. Jakżeż łatwo już to chwycić, kupić i powiedzieć: rzeczywiście, że ten Kościół to mi tylko przeszkadza i odbiera to, co byłoby dla mnie najszczęśliwsze. Idźmy dalej w tekście biblijnym. Kiedy szatan to powiedział, wtedy Ewa zobaczyła, że drzewo to ma owoce dobre do jedzenia, że jest rozkoszą dla oczu. Popatrzcie, do tej pory tego nie widziała. Patrzyła na to drzewo, ale ono nie było dla niej rozkoszne. I nagle w tym momencie stało się rozkoszne. Skąd ta nagła zmiana? Dlaczego przedtem to drzewo nie fascynowało Ewy? Dlatego, że Bóg powiedział o tym drzewie: nie jedz z niego, bo niechybnie umrzesz. I Ewa wtedy ufała Bogu. I Ewa wtedy była zjednoczona z Panem Bogiem. I skoro Bóg tak powiedział, to ona taką opinię o tym drzewie przyjęła i to drzewo jej nie pociągało. Nieraz mamy jakiegoś serdecznego przyjaciela, czy może inny przykład. Matka, którą kocha bardzo syn, mówi: synku, nie rób tego czy tamtego, nie oglądaj takich filmów, nie pij alkoholu, bo to jest złe. I syn, który kocha matkę i ufa matce, przyjmie to spojrzenie matki na te filmy, na ten alkohol i one go nie będą pociągać. Mama mówiła, żeby w to nie wchodzić, więc wcale mnie to nie pociąga. Ale załóżmy, że on spotka jakiegoś pseudoprzyjaciela, który mu powie: twoja matka jest głupia, twoja matka jest wsteczna, twoja matka jest naiwna, twoja matka się nie zna. I jeśli zasieje ten niepokój, to ów syn spojrzy na te używki, spojrzy na te filmy i powie: o, skoro moja matka jest głupia i naiwna, to te filmy muszą być ciekawe. To kontakt z tymi używkami naprawdę może mi zagwarantować wspaniałe przeżycia. My zmieniamy patrzenie na świat, jeśli tracimy zaufanie do kogoś, kto nam o tym świecie opowiadał, kto nam ten świat jakoś wartościował, kto nam ten świat przedstawiał. I szatan właśnie chce koniecznie wbić klina między nas a Pana Boga. Wbić klina, czy żebyśmy sobie Pana Boga zmienili na takiego prywatnego, wymyślonego, takiego, który będzie nam zawsze błogosławił i który będzie spełniał nasze zachcianki. Dlatego ludzie mówią: jestem wierzący, ale nie praktykujący. Czyli jestem wierzący, ale nie przyjmujący wizji chrześcijaństwa, chrześcijańskiej wizji Boga. Ja sobie sam stworzę Pana Boga. Pana Boga, co mi pobłogosławi in vitro, antykoncepcje, narkotyki, kłamstwo, pornografię, leżenie całą niedzielę w łóżku. Mój Bóg mi to pobłogosławi. Stworzyłem sobie Boga, który nie sprawia mi żadnych kłopotów. I kiedy Ewa i Adam zjedli owoc, wtedy otworzyły się im oczy. Czy do tej pory chodzili z zamkniętymi oczami? Oczywiście, że nie.
otworzyły się im oczy, to znaczy otworzyły się im te oczy rozumu do analizowania rzeczywistości, jak to już kiedyś mówiłem, do stwarzania rzeczywistości. Bo, kochani, nasze oczy widzą to, co chce widzieć serce. Nasze oczy widzą to, co chce widzieć serce. I poznali, że są nadzy. Poznali, właśnie stworzyli sobie swoją nagość, bo nadzy byli oczywiście i przedtem, ubrań nie mieli, tylko że ta nagość zaczęła im przeszkadzać. Nie spodobali się sami sobie. Mieli już o sobie pewne marzenia. Dlaczego ludzie oplatają się w przepaski? Nie chodzi mi o jakieś materialne przepaski. Przepaski wykształcenia, przepaski bogactwa, przepaski elokwencji, przepaski kariery. Bo się sami sobie nie podobają, bo w swoim umyśle stwarzają siebie innymi niż są. Podawałem kiedyś ten przykład bardzo drastyczny anoreksji. Dziewczyna, która waży 30 kilo, 25 kilo, patrzy w lustro i się sobie nie podoba, bo mówi, jestem gruba, otyła, muszę schudnąć. Całe otoczenie mówi, co ty mówisz, przecież ty jesteś skóra i kości. Nie, ja jestem gruba, ja się sobie nie podobam. Ona patrzy oczami i ona patrzy rozumem i ona tylko poznaje, natomiast nie patrzy na siebie sercem. Serce ma chore, serce ma ślepe, serce ma opuchnięte i jej serce, które nie widzi Boga, nie widzi prawdy, jest poddane zupełnie temu, co produkują oczy, co wymyśla umysł. Ono nawet to serce prowokuje umysł i oczy, żeby tak widziało, ponieważ serce jest zatrute, zatrute staje się poznanie, zatrute staje się spojrzenie. Ewa i Adam zaczynają na świat patrzeć nie sercem swojego ja, sercem, które ma możliwość skontaktowania się z Panem Bogiem, tylko zaczynają stwarzać świat, stwarzać samych siebie. I dlatego chowają się przed Panem Bogiem, bo Bóg zna prawdę. Dlatego wielu ludzi, którzy chce stwarzać świat i stwarzać siebie, boi się Kościoła, boi się Ewangelii, bo Kościół i Ewangelia znają prawdę, a oni przed tą prawdą chcą uciec. Nieraz, gdy czytam te pierwsze rozdziały Ewangelii, przepraszam, Księgi Rodzaju, zastanawiam się, czy Ewa miała szansę. Ale chyba nie, dlatego że zdobyła się na samodzielną rozmowę z demonem. Gdyby powiedziała do węża, chodź pójdziemy do Boga i pogadamy razem, gdyby nawet poprosiła Adama, Adamie, włącz się do tej rozmowy, ale ona chciała sama. Uwierzyła w swoje siły. Nie wiedziała, że szatan jest o wiele bardziej genialnym od niej psychologiem i spryciarzem, że jego inteligencja przekracza bardzo inteligencję przeciętnego czy zwykłego człowieka. I dlatego się nie udało. Ale niewątpliwie nie można winy zwalać tylko na nią. To, co często podkreślamy, Adam stał tuż obok i przez całą rozmowę się wcale nie odezwał. Adam uciekł, Adam zdradził, Adam zostawił swoją ukochaną. Adam milczał i z tego wynikła ta tragedia. Dzisiaj wielu Adamów, wielu mężczyzn także milczy, umywa ręce, stoi, patrzy się, nie interweniuje w to, co się dzieje z żoną, to, co się dzieje z synem. Nie mają siły, nie chcą się wtrącać i z tego dzieje się, robi się ta tragedia. Jeszcze raz powtórzę. Na początku każdego grzechu, alkoholizmu, kradzieży, seksu, wyuzdania, kłótni, nienawiści, braku modlitwy, opuszczania mszy świętych, na początku każdego grzechu jest kłamstwo. Pierw szatan chce nas zniewolić i zniewala kłamstwem. Nie chodzę do kościoła, bo nie mam czasu. Nie chodzę do kościoła, bo tam nic dla mnie nie ma. Zdradzam żonę, bo jest dla mnie niedobra, a koleżanka jest świetna. Wynoszę pieniądze z pracy, bo przecież mi się należą, a nikt mi ich nie daje. Kopiuję programy pirackie, bo i tak tym właścicielom programów nic się złego nie dzieje. Oni ode mnie nie zbiednieją, więc mogę sobie je przywłaszczać. I tak dalej, i tak dalej. Kochani, może na jakimś jednym przykładzie jeszcze spróbuję pokazać ten mechanizm rodzenia się kłamstwa. Oto spotykają się dwie przyjaciółki, nie widziały się od lat. Ach, witaj, cześć, co słychać? No dawno cię nie widziałam. Jak tam? Wyszłaś za mąż? Jak twój mąż? I jedna mówi w tym momencie, a wiesz, mój mąż, nic ciekawego, piwko, piwko, telewizor i piwko. I ta druga jest zaskoczona, że jej koleżanka tak szczerze, krytycznie wypowiedziała się o swoim małżeństwie. To ją zaskoczyło in plus. To znaczy, że ona mi ufa, jest taka bardzo prawdziwa, wpuściła mnie w swój problem, otworzyła się przede mną w takiej rzeczywistości, która jest dla niej trudna.
Jestem tym mile zaskoczona. Muszę jej się czymś zrewanżować. Muszę odpowiedzieć jej tym samym. Muszę ją też wpuścić jakoś w swój świat, żeby nie wyjść na taką zamkniętą, tylko słuchającą. Skoro ona powiedziała o tym mężu, że on tylko piwko i piwko, to ja powiem, słuchaj, u mnie też są z tym problemy. Mój mąż też nadużywa alkoholu. I kiedy wypowiada te słowa, zaraz w pewnym sensie w przenośni łapie się za usta i mówi, Boże, co ja powiedziałam? Mój mąż wcale nie nadużywa alkoholu. No ale tak chciałam jakoś ładnie wypaść, też się otworzyć, też się z nią zjednoczyć w takiej solidarności. Tamta pyta, nadużywa alkoholu, czy jest alkoholikiem? Ona mówi, no Boże, jeśli teraz nie powiem, że nie jest alkoholikiem, no to jakoś głupio wyjdzie. No, no, no mówi, no może jest, może nie jest, no ale to już chyba czasami na to wygląda. I ta pani wracając tramwajem do domu mówi, co ja na tego męża nagadałam? Przecież on nie jest alkoholikiem, on nawet nie nadużywa alkoholu. No ale jakoś tak mi się wyrwało i musiałam już to potem pociągnąć konsekwentnie. I zaraz przychodzi myśl, ale zaraz, zaraz, zaraz. Jak to nie nadużywa alkoholu? A na Sylwestra, czy za dużo nie wypił? A na weselu naszym, to czy jego matka też mu nie zwracała uwagi, że za dużo pije? W zasadzie to dlaczego nie jest alkoholikiem? Przecież kiedyś na wczasach na grillu też mówili, że twój mąż za dużo wypił. Kochani, kochani bracia, kochane siostry, to jest taka sytuacja, jak się wbija gwoździa nieraz w deskę, w ścianę i się go wbija i w pewnym momencie gwóźdź się zegnie. Próbujemy wtedy kombinerkami go wyjąć jakimiś obcążkami, ale nieraz tak się zegnie, tak już przy samym łebku się zegnie, już tak mocno został wbity, że nie możemy go wyciągnąć. Co wtedy można zrobić? Można spróbować dobić go do końca, tak go zabić młotkiem, żeby go rozklepać jakoś i w tą deskę wprasować. I mówimy, o, teraz już będę miał z nim święty spokój. Otóż nieraz, kiedy patrzymy na świat, kiedy rozmawiamy z ludźmi, kiedy rozmawiamy z Bogiem, nasze myślenie skręci tak w stronę kłamstwa, tak się zegnie. Może jeszcze kłamstwem nie będzie, ale tak się zegnie w stronę kłamstwa. I trzeba by teraz ten gwóźdź wyprostować i wyciągnąć, wycofać się. Powiedzieć koledze, wiesz, troszeczkę nieprecyzyjnie powiedziałem. Powiedzieć znajomej, wiesz, może trochę przesadziłem z tym mężem, ale tak głupio. Nie da się to wyciągnąć. To jest bardzo ciężkie, żeby teraz się wycofać z pewnego kłamstwa. W awanturze z mężem powiemy właśnie, nie ty często mnie obrażasz, tylko powiemy, ty zawsze mnie obrażasz. Mąż powie żonie, ty jesteś, nie zawodzisz mnie, tylko jesteś beznadziejna, po prostu jesteś totalnie beznadziejna i totalnie głupia. I teraz on się orientuje, że przesadził, że przegiął. Trzeba by wziąć kombinerki i ten gwóźdź wyciągnąć. Ale nie. Można też go zabić, wklepać, wprasować w żonę do końca. Nienawidzę cię, nigdy cię nie kochałem. Po prostu tak ją zmiażdżyć, czy przejechać walcem tego kłamstwa, w które się samemu nie wierzy. A potem się już szuka argumentów. Idzie się do siebie do pokoju i się myśli, no jest beznadziejna, no nigdy jej nie kochałem. Tak jeszcze doklepać, jeszcze wbić. Kochani, taka żona, jak wróci z takiej rozmowy z mężem, o mężu alkoholiku, to nawet jak wejdzie, to jeszcze będzie tego gwoździa dobijać w rozmowie z mężem, bo wejdzie do domu i powie, coś tu piwem czuć. Znowu piłeś to piwsko, nawet proszę Państwa, w tej interpretacji słów polskich, w takiej słowotwórczej atmosferze, mówi się, piłeś to piwsko, znowu pewnie, żeś wypił litrzysko piwska. Umysł jest przesiąknięty tym kłamstwem i szuka, napawa się, smakuje to, sam się przekonuje do tego, żeby utwierdzić się w tych fałszywych słowach, które się pod adresem czyimś wypowiedziało. Proszę Państwa, warto sprawdzić, czy jakaś myśl, która chodzi mi po głowie, jest natarczywa, klękam do modlitwy i ciągle mi się przypomina, że ta moja teściowa to mnie nie lubi. Jestem w kościele i ciągle mi chodzi po głowie, że księża to mnie denerwują, że oni się nie znają. Taka jedna natarczywa myśl, to może być właśnie to, co stało się z Ewą w raju. To może być początek grzechu, to może być to kuszenie. To może być właśnie takie ziarenko rzucone, żebyśmy je kupili, żebyśmy je strawili, żebyśmy je rozgryźli, żeby w nas zrodziło się już jako dziecko kłamstwa. I jeszcze może kilka słów o Ewangelii, kuszenie Pana Jezusa, jak już to mówiłem przed rokiem, szatan nie kusi Jezusa do złego, ale do dobrego, bo gdyby Jezus zamienił kamienie w chleb i się najadł,
to w pewnym wymiarze zrobiłby coś dobrego. Nic złego by nie zrobił. Mesjasz miał takie możliwości i miał takie prawo, żeby sobie kamienie zamienić w chleb. Był głodny, nasycenie głodnego człowieka jest czymś dobrym. Ale szatan się boi zawsze jednego słowa. Proszę Państwa, zadawajcie mu to pytanie, kiedy przyjdzie z pokusą. I co dalej? No dobrze, zamienię te kamienie w chleb. I co dalej? No dobrze, pójdę z koleżanką, mężatką, ja, żonaty człowiek na kawę, bo ona prosiła o rozmowę. Porozmawiamy sobie serdecznie, szczerze. Żonie o tym nie powiem, bo po co opowiadać? I co dalej? To się tak skończy? Czy to się tak skończy? Szatan będzie miał zawsze dalszą ofertę. Będę kradł pieniądze, będę nadużywał alkoholu, będę jeździł samochodem po pijanemu. I co dalej? I tak się raz przejadę, już nigdy więcej nie będę miał takiej pokusy? Szatan się boi tego pytania. I co dalej? A on zawsze przychodzi wtedy, kiedy człowiek odczuje głód i, powtarzam, często kusi do jakiegoś uczynku, który jeszcze na początku nie wydaje się czymś złym. No, dzisiaj była ta propozycja, żeby zamienić kamienie w chleb. Proszę Państwa, ja znam ludzi, którzy mi mówili, proszę księdza, ja to mam talent niebywały do zamieniania wszystkiego, czego się dotknę, w pieniądze. Jeden pan mi mówił, kiedy byłem już w szkole podstawowej, przychodziłem do szkoły, miałem pełne kieszenie drobniaków. Proszę księdza, ja nie wiem, jakie to robię, mam talent do robienia pieniędzy. No i chciałbym się powiedzieć, Boże, drogi człowieku, to rób te pieniądze, dawaj biednym, dawaj na jakieś dobre cele, rób te pieniądze, bo to jest dobre. A co dalej? A co z takim człowiekiem, który naprawdę na początku będzie wykorzystywał swój talent do jakichś ekonomicznych spraw, ale co się z nim stanie dalej? Czy kobieta, która jest bardzo inteligentna i może skończyć studia, jedne, drugie, trzecie i fakultet i doktorat i wszyscy dookoła jej mówią, słuchaj, skoro to potrafisz robić, to to zrób. Przecież to jest dobre. Studiowanie jest dobre. Pisanie pracy jest dobre. Tak tylko, czy to jest zgodne z wolą Pana Boga? Pamiętajcie, że my dostajemy od Boga pewne talenty, umiejętności i zdolności po to, żeby je Bogu ofiarować. Nie jeden człowiek miał jakiś talent sam w sobie dobry, ale gdyby go zaczął realizować, rozminąłby się ze swoim powołaniem. Dostajemy od Pana Boga niekiedy talenty po to, żeby je Mu ofiarować. Oczywiście to trzeba rozważyć ze spowiednikiem, z kierownikiem duchowym, z przyjaciółmi, ale którzy myślą po chrześcijańsku, bo ci myślący tylko po świecku powiedzą, stary, oczywiście realizuj ten talent, musisz go wypełnić, musisz go ofiarować światu, musisz świat obdarować swoimi zdolnościami, ale my chrześcijanie patrzymy na to nieco inaczej. Drodzy bracia i siostry, kończąc tę refleksję, chciałbym jeszcze zwrócić uwagę na to, Pismo Święte mówi, że Pan Jezus pościł przez 40 dni. Jak mówią komentarze, post u Żydów polegał na tym, że nie jedli nic w ciągu dnia, ale po zachodzie słońca lekko się posilali, tak żeby nie zagrozić swojemu zdrowiu. Czy Chrystus tak pościł? Zaraz do tego wrócę. Na pewno niewątpliwie Chrystus jeszcze pościł nie tylko od jedzenia tego fizycznego, materialnego, ale pościł jeszcze od jednej rzeczy. Oto On po 30 latach życia opuścił Nazaret. Opuścił dom rodzinny, opuścił matkę, opuścił przyjaciół, krewnych, opuścił ten rytm dnia, opuścił to miejsce, gdzie wzrastał od dziecka. To jest dla każdego człowieka trudne przeżycie. Tym bardziej dla Jezusa, który był człowiekiem o bardzo wrażliwym sercu. I On zrywa z tym poczuciem bezpieczeństwa. Idzie w nieznane. On doskonale wie, co to nieznane dla Niego nie takie nieznane. Jezus znał swoją przyszłość. Co ono Mu przyniesie? Otóż niech na ten moment kuszenia Jezusa spojrzą ci wszyscy, którzy ciągle nie mogą zerwać z ziemią rodzinną, z ziemią ojczystą, w znaczeniu domu rodzinnego, przyjaciół, w znaczeniu środowiska naszej klasy, którzy ciągle siedzą w przeszłości. I szatan wykorzystywał ten głód. Szatan mówił, poprzez cuda, poprzez oddanie mi pokłonu, poprzez jakieś nadzwyczajne rzeczy, znajdź sobie przyjaciół, zbuduj sobie nową rzeczywistość, która ci da poczucie bezpieczeństwa. Chrystus mówi, moim poczuciem bezpieczeństwa będzie Bóg i spełnianie Jego woli. A czy rzeczywiście Chrystus przez te 40 dni nic nie jadł? Państwo słyszeliście o postaci Marty Robin, mistyczki francuskiej, która żyła w XX wieku. Przez 50 lat ta kobieta spożywała tylko hostię. Ten mały, biały kawałek chleba. Ona mówiła, że nie mogła przyjąć żadnego pokarmu, po prostu miała tutaj zaciśniętą krtań i przełyk. Sama się dziwiła, jak mogła połknąć białą hostię, bo na pierwszy rzut oka to powinno też sprawiać jej ogromny kłopot, ale jednak jakoś hostię przyjmowała i ta hostia podtrzymywała życie jej ciała przez 50 lat.
żyła Bogiem, była z Nim mistycznie zjednoczona. W jednym z kanonów tezy śpiewamy Bóg sam wystarczy. Oczywiście chyba nikt z nas nie powinien zabiegać o taki dar, musimy spożywać ten nasz doczesny pokarm, ale Bóg chce nam pokazać, że Bóg sam wystarczy. Nie musimy się karmić żadnymi brudami. Nie musimy się karmić jakąś pseudomiłością. Nie musimy się karmić jakimiś związkami, które nie prowadzą do Boga. Bóg sam wystarczy. Bóg i ten chleb, który On nam daje. Nie chodzi mi tu tylko o Eucharystię. Chodzi mi tutaj o miłość, o chrześcijańskie powołanie, o chrześcijańskie relacje, o chrześcijańską pokorę, o chrześcijańskie ubóstwo. Wszystko to, co będziemy brali zgodnie z zasadami tych Bożych praw, to nam wystarczy. Wystarczy Ci jedna płyta legalnie kupiona, wystarczy Ci, nie musisz brać tych 20 nielegalnie kopiowanych. Wystarczy Ci jeden skromniejszy program komputerowy i da Ci on więcej niż 5 programów nielegalnie kupionych gdzieś na stadionie. Bóg sam wystarczy. To, co On daje według swojego prawa, to nam wystarczy, to nas nakarmi i jak mówił Chrystus, nie samym chlebem żyje człowiek, ale wszelkim słowem pochodzącym od Boga, to te prawo spełni się w naszym życiu. Tylko zaufajmy Panu Bogu, a te czytania dzisiejsze do tego nas bardzo zachęcają i badajmy wszystkie duchy, badajmy wszystkie myśli, pytając skąd one podchodzą, żeby jakaś, powtórzę, natarczywa myśl nie okazała się tym węzłem, tym wiązadłem, tymi kajdankami, tym łańcuchem, którymi szatan będzie chciał spętać naszą myśl. Bo szatan pierw nas wiąże, a potem wynosi nam z mieszkania szczęście, pokój, czystość, zaufanie, porozumienie z bliźnimi. Badajmy więc duchy, badajmy myśli, aby nas przy pomocy nich zły duch w żaden sposób nie dał rady związać. I teraz, kochani, zadam wam pytanie biblijne. Kto ma przydomek, jaki przydomek miał Nikodem? 3 razy o Nikodem jest mowa w Piśmie Świętym. I za każdym razem jest mowa o jednym. Nikodem, ten, który przyszedł do Jezusa. Nikodem miał w życiu jedno osiągnięcie. Przyszedł do Jezusa. Ktoś powie, no Boże, co za sztuka, no przyjść do Jezusa. To tam tysiące ludzi przychodziło do Jezusa. Nie. Do Jezusa przychodziło niewielu. Wielu przychodziło do swoich marzeń, do swoich pragnień. Ktoś może przyjść do kościoła i modlić się do swoich marzeń i pragnień. Do swoich pożądliwości. Panie Boże, żeby wszystko się ułożyło tak i tak, żeby córka to zdała te egzaminy, żeby mąż to przestał się tam zadawać z tym towarzystwem i żeby było tak i żeby ten dom to mi odnowili do wakacji. I tak najbardziej to ja się w tym momencie biję pokłony nie Panu Bogu, tylko tym swoim pragnieniom i swoim planom. Uczniowie opowiadali, co ich spotkało w drodze i jak poznali Jezusa przy łamaniu chleba. A gdy rozmawiali o tym, On sam stanął pośród nich i rzekł do nich, pokój wam. Zatrwożonym i wylękłym zdawało się, że widzą ducha, lecz On rzekł do nich, czemu jesteście zmieszani, dlaczego wątpliwości budzą się w waszych sercach? Popatrzcie na moje ręce i nogi, to ja jestem. Dotknijcie się mnie i przekonajcie, duch nie ma ciała ani kości, jak widzicie, że ja mam. Przy tych słowach pokazał im swoje ręce i nogi. Lecz gdy oni z radości jeszcze nie wierzyli, pełni byli zdumienia, rzekł do nich, macie tu coś do jedzenia? Oni podali mu kawałek pieczonej ryby. Wziął i jadł wobec nich. Potem rzekł do nich, to właśnie znaczyły słowa, które mówiłem do was, gdy byłem jeszcze z wami. Musi się wypełnić wszystko, co napisane jest o mnie w prawie Mojżesza, u proroków i w psalmach. Wtedy oświecił ich umysł, aby rozumieli pisma. I rzekł do nich, tak jest napisane, Mesjasz będzie cierpiał i trzeciego dnia zmartwychwstanie. W imię Jego głoszone będzie nawrócenie i odpuszczenie grzechów wszystkim narodom, począwszy od Jerozolimy. Wy jesteście świadkami tego. Oto słowo Pańskie. Drodzy bracia i siostry, już jesteśmy 2 tygodnie po uroczystości zmartwychwstania Pańskiego. Cały czas przeżywamy ją w okresie wielkanocnym. Ale dzisiejsza Ewangelia znowu cofa nas do dnia zmartwychwstania. Przenosi nas do Wieczernika. 10, 11 uczniów, tak jak powiedziałem, jakby trochę w grobie swoich obaw, lęku, niedowierzania, niewiary. Oni już rano, przynajmniej niektórzy z nich, Piotr i Jan, byli w grobie i uwierzyli, że zmartwychwstał. Tak jest napisane o Janie. Zobaczył poskładane chusty i uwierzył. Oni to powiedzieli innym, ale poszli i zamknęli się z powrotem do Wieczernika.
To jest w pewnym sensie totalna katastrofa. Totalna katastrofa. Nie chodzą, nie szukają, nie dowiadują się. No, usłyszeli, że Jezus żyje, aż by się chciał powiedzieć, wyjdźcie gdzieś, go poszukajcie, spotkajcie, gdzieś może na was czeka. A oni zamknęli się na zasuwę, na łańcuch, na co tam jeszcze, na jakąś sztabę. Oni 3 lata przygotowywani do tego, żeby pójść za Chrystusem wszędzie, żeby Mu służyć. To jest tak, proszę Państwa, jakbyśmy, nie wiem, szkolili zespół komandosów, a po 3 latach, kiedy by mieli iść na pierwszą akcję, to by się zamknęli w jakiejś izolatce, bo oni się huku boją. Idźcie walczyć, a tam są łobuzy, jeszcze nas pobiją. Jakby jak ktoś skończył medycynę, a potem mu się kazało iść na oddział, on by się bał, że nie odróżni anginy od biegunki. No, jakaś taka totalna katastrofa. Po 3 latach już chodzili na misję, już wyrzucali złe duchy, pozamykali się i siedzą. I przychodzi Chrystus. To jest nieprawdopodobne, że On potrafi wchodzić do naszych grobów, do naszych zamknięć. To cud. Oni Go jeszcze nie poznają. I mówi: pokój wam. Drodzy bracia i siostry, jak Pan Bóg, cała Biblia to pokazuje, jak Pan Bóg się zna na naszej słabości. Ja może wam to kiedyś mówiłem, ale w Brewiarzu odkryłem taki jeden zwrot, który jest dla mnie szokujący ciągle, no i nieprawdopodobnie pocieszający. To jest tekst jakiegoś hymnu z Nieszporów, o ile dobrze pamiętam. Forma modlitwy do Pana Boga, że Ty, Panie Boże, jesteś taki wielki, miłosierny, dobry, i teraz ten zwrot. I znasz bezwład ludzkiej woli. Ty wiesz. Ja wiem, że wielu z nas obecnych w Kościele mogło powiedzieć o bezwładzie ludzkiej woli. Po prostu piłem wódę i mówiłem sobie, koniec, już, jutro. Wstawałem rano, piłem dalej. No nic, po prostu nic. Oglądałem pornografię, potem mówiłem, koniec, żadna pornografia, Matkę Bożą sobie powiesiłem na komputerze, wszystkie świętości, nie ogląda pornografii. Rano wstałem, Matkę Bożą zdjąłem i wszedłem z powrotem na tę stronę. I tak miesiąc, drugi, no po prostu bezwład ludzkiej woli, no bezwład. Panie Boże, Ty znasz bezwład ludzkiej woli, Ty wiesz, znasz te stany. A On przychodzi i mówi, pokój wam. Tym, którzy właśnie są komandosami zamkniętymi ze strachu. Szok. Bóg się naprawdę na tym zna. I On pozwala, przepraszam, niech mi Państwo wybaczą, ale Pan Bóg tak nas kocha, że pozwala z siebie robić królika doświadczalnego. Bo im nogi pokazuje. Popatrzcie moje rany. Widzicie, jak chcecie, to wsadźcie palec. Zobaczcie moja ręka. No dotknijcie. Przekonuje. Bo Pana Boga się poznaje po miłości. Zwróćcie uwagę, że oni powinni się zorientować już, że to jest Chrystus, kiedy On przeszedł przez drzwi. A oni jeszcze nie wierzą. Więc Jezus im pokazuje miłość, bo rany na rękach i na nogach to były znaki Jego miłości do nich. Zresztą po czym poznali Go uczniowie idący do Emaus? Po łamaniu chleba, gest miłości. Kiedy Maria poznała Jezusa? Kiedy powiedział do niej Mario. Jej czule wypowiedział jej imię. Jak uczniowie łowili ryby, pamiętacie, na łodzi i Jezus stał na brzegu? To kiedy rozpoznali Jezusa? Jak powiedział do nich, dzieci, macie co jeść? Jezusa się poznaje po miłości. Jezusa się rozpoznaje po miłości. Między innymi ta miłość przejawia się w tym, że On przekracza nasze groby. Przekracza kamienie, którym jesteśmy często od lat zasypani w tej swojej samotności, w grzechu, w rozpaczy, w smutku, w buncie, w goryczy. I On tam wchodzi. Proszę Państwa, jak Jezus potrafi wejść w środek nieszczęścia, jakiegoś bólu. Ja w Wielkim Poście dostałem informację od takich znajomego małżeństwa, znajomych ludzi z Rzeszowa. Ta pani, żona i matka, miała niezwykłe przeżycie. Jechała z 2 synami na drogę krzyżową do parafii samochodem. No i zatrzymała się przed kościołem, żeby chłopiec wyszedł do zakrystii i przebrał się w komrze, bo jest ministrantem. I widzi w lusterku, że chłopiec wyszedł z samochodu i został potrącony przez jadący samochód. No więc matka natychmiast wybiegła z samochodu, żeby tego chłopca podnieść i zobaczyć, co się stało. I w tym momencie, kiedy podnosi swojego syna, jej samochód z drugim synem zaczyna się staczać w dół ulicy w kierunku ruchliwej jezdni. Więc ona biegnie, żeby ten samochód zatrzymać i wpada, poślizgnęła się i wpadła sama pod swój samochód i złamany kręgosłup. Proszę Państwa, za tydzień, dwa dostaje list od jej męża. Proszę księdza, ten nieprawdopodobny wypadek, wpaść pod własny samochód i okoliczności u drzwi kościoła w drodze na drogę krzyżową, to dla nas wielka tajemnica.
Zaskakujące jest to, że nikt w ciągu tych 2 tygodni nie pyta dlaczego. Żona jest pogodna, pełna pokory i radości. Doświadczyliśmy wiele dobra od ludzi. I jeszcze jedno. Pomimo cierpienia fizycznego i psychicznego, oboje jesteśmy bardzo szczęśliwi. Wcześniej wydawało się nam, że takie stany wzajemnie się wykluczają. Wierzymy, że Pan Bóg, który ciągle ma więcej do rozdania niż rozdał, może jeszcze większe dobro z tego wypadku wydobyć. Proszę Państwa, ile tak mogę powiedzieć, to zbaraniałem. Złamany kręgosłup, dziecko też w szpitalu, a on mi pisze, żona jest pełna pokory, radości, pogodna. Jesteśmy bardzo szczęśliwi. Proszę Państwa, to nie są nawiedzeni ludzie jacyś. Ja ich znam. To są normalni, inteligentni, chodzący po ziemi ludzie. Ale jak Chrystus wejdzie w środek twojego nieszczęścia, to będziesz cierpiał i tańczył ze szczęścia. Jak Chrystus wejdzie do twojego grobu. Ktoś powie, a ja proszę księdza, mam problemy, kłopoty, nie doznałem takiego pokoju. Bo no, Chrystus wszedł do nich i powiedział, pokój wam. Mimo tego, że takie nieszczęścia, to pokój wam. I oni ten pokój przyjęli. A ja takiego pokoju nie doznałem. Dlaczego? Drodzy bracia i siostry, ja powtarzam wam, wielu ludzi myśli, że się spotyka z Jezusem, a spotyka się samymi z sobą. My nieraz przychodzimy do kościoła, klękamy w ławce i gadamy sami z sobą. To pamiętacie te numery, że ktoś ma lalkę na ręku i gada z lalką. Sami z sobą przyglądamy się ciągle sobie samym. Spotkanie z Jezusem to nie jest taka prosta sprawa, jak widzimy na dzisiejszej Ewangelii. Spotkanie z Jezusem to nie jest taka prosta sprawa. Wielu ludzi przychodzi do kościoła, rozmyśla o tym, jak mi się wiedzie, nie wiedzie, co by mogło być lepiej i mówi, ale się namodliłem. Nie, analizowałeś swoje problemy. Potem, żeś na końcu strzelił, Panie Boże, pomóż mi i poszedłeś do domu. A spotkać się z Jezusem zmartwychwstałym to jest wyższa szkoła jazdy. Żeby to podkreślić, znacie takie zjawisko, że komuś się nadaje imię, nie takie, że tam Andrzej czy Beata, tylko nadaje mu się imię takie opisowe. Ja pamiętam, byłem kiedyś w pewnym środowisku, że ciągle ktoś tam mówił, kiedy przyjdzie KBM. Widzieliście z KBM-em? Bo jadę do KBM-a, to może coś mu przekazać. Ja w końcu nieśmiało zapytałem, co to znaczy KBM? Jak to co? Kolega brata Maryli. To Maryla ma brata i brat ma kolegę i ten kolega to jest KBM. Ale to teraz powiedzmy o poważniejszych sytuacjach. Wiecie, że w Piśmie Świętym jest napisane uczeń, którego Jezus miłował. Uczeń, którego Jezus miłował. Uczeń, którego święty Jan tak o sobie pisał. A Judasz, i zawsze jest dodane, ten, który go wydał. Pamiętacie, o królu polskim się mówi, został Polskę drewnianą, zostawił murowaną. I teraz, kochani, zadam wam pytanie biblijne. Kto ma przydomek, jaki przydomek miał Nikodem? 3 razy o Nikodem jest mowa w Piśmie Świętym. I za każdym razem jest mowa o jednym. Nikodem, ten, który przyszedł do Jezusa. Nikodem miał w życiu jedno osiągnięcie. Przyszedł do Jezusa. Ktoś powie, no Boże, co za sztuka, no przyjdź do Jezusa. To tam tysiące ludzi przychodziło do Jezusa. Nie. Do Jezusa przychodziło niewielu. Wielu przychodziło do swoich marzeń, do swoich pragnień. Ktoś może przyjść do kościoła i modlić się do swoich marzeń i pragnień. Do swoich pożądliwości. Panie Boże, żeby wszystko się ułożyło tak i tak, żeby córka to zdała te egzaminy, żeby mąż to przestał się tam zadawać z tym towarzystwem i żeby było tak i żeby ten dom to mi odnowili do wakacji. I tak najbardziej to ja się w tym momencie biję pokłony nie Panu Bogu, tylko tym swoim pragnieniom i swoim planom. Czy o mnie można powiedzieć, że jestem Piotr, który przyszedł do Jezusa? Czy o tobie można powiedzieć, że jesteś Beata, która przyszła do Jezusa? Popatrzcie, jakie to było nieprawdopodobnie charakterystyczne dla Nikodema, który w nocy przyszedł do Jezusa na tą pamiętną rozmowę, że o nim po latach mówiono, o to ten Nikodem, co przyszedł do Jezusa. Czy ty jesteś chrześcijaninem, który przyszedł do Jezusa i z nim rozmawiał? A po czym to poznać? Proszę Państwa, po tym poznamy, że spotkaliśmy Jezusa, a nie jakiś falsyfikat, że będziemy zachwyceni, zawstydzeni Jego dobrocią. Niedawno opowiadał mi jeden pan, proszę księdza, wpadłem w grzechy i bałem się kary boskiej, bo strasznie grzeszyłem. A dookoła mnie zaczęły się dziać dziwne rzeczy, bo zaczęło się zlewać tyle dobra w moją stronę, od ludzi, od sytuacji. Ja tu grzeszyłem jak pijany diabeł, a ktoś mówi, słuchaj, jak ciebie Bóg musi kochać. Kurczę, ludzie, co wy się zwariowali?
Idę gdzieś, jak ktoś mówi, jak czekałem na ciebie, jaki ty jesteś dobry, wiesz, jak dobrze, że jesteś, pobądź ze mną, od ciebie bije taka dobroć. Kurczę, ludzie, czyście zwariowali? Jak będziesz grzeszył, im bardziej, to Chrystus ci będzie dawał coraz więcej dobra. Przepraszam, to przywołam taki epizod. Kiedyś żeśmy w gronie księży siedzieli i omawiali taki problem, bo jeden z naszych kolegów, taki bardzo skromny i pokorny ksiądz, dostał nominację na bardzo trudną parafię, dużą parafię, w której był jeszcze niedawno jakiś konflikt i podział. I biskup go dał na tą parafię. No i my tak siedzimy, mówimy, no to trafiło ci. On taki przejęty trochę. Boże, czy ja dam radę na tej parafii? My mówimy, no słuchaj, to tam pójdziesz w jakieś grupy, ruchy. On mówi, wiecie, ja w tym za mocny, to ja nie jestem. No wiesz, tam jakieś kółka biblijne. Ach, ja za mocny w tym nie jestem. No ale co zrobić? No biskup mi kazał. I w końcu, wybaczcie mi państwo, że zacytuję tego poddenerwowanego wtedy księdza, ale mówi, dobra, pójdę na tą parafię, zarąbię ich miłością. Bardzo mi się ten zwrot podobał. Nie mam innego wyjścia, muszę ich zarąbać miłością. No. Nie powiem tego o Panu Jezusie, że On nas chce uwieść miłością, swoją dobrocią. I chciałbym właśnie skierować dzisiaj, kiedy mamy apostołów pozamykanych w wieczerniku, a Chrystus do nich przychodzi i, przepraszam, robi ten cały czyn z nogami, z rybem. Dajcie kawałek ryby. Jakieś pokazówki im robi swojego człowieczeństwa uwielbionego. Dla nas, żebyśmy w końcu wierzyli, ja żyję, nie bój się, że ci się coś w życiu wali, nie układa, nie wpadaj w panikę, ja jestem, ja żyję, ja cię wyprowadzę z każdego grobu. Ten Jezus jest dzisiaj wzruszający w tej Ewangelii, wzruszający, tym bardziej, że oni nic nie mówią. Nikt z nich nie powiedział, no to ty jesteś ty, Jezus. Patrzą na Niego i milczą. Zwróciliście uwagę? W całej Ewangelii się żaden uczeń nie odezwał ani słowem. A Jezus dla nich to robi, a Jezus dla nich to robi. Wyjaśniaj, umysł im oświecił. Nie, jeszcze nie wierzycie, czekajcie, to coś jeszcze dla was zrobię. To jest piękne, że Jezusowi się nie kończą pomysły. My nieraz mamy taki zwrot do kogoś w rodzinie. No słuchaj, stary, teraz to już tak narozrabiałeś, że ja już nie mam do ciebie cierpliwości. Ja to kiedyś państwu mówiłem, jak jestem 50-letnim człowiekiem, nigdy mi się w życiu nie zdarzyło przyjść do mojej mamy i powiedzieć, mamo, jestem głodny, a mama powiedziała, synku, nic nie mam. W ostateczności były, czekaj, mam jeszcze cukierka w torebce, to ci dam. Czekaj, mam tu jeszcze takiego troszeczkę ryżu, to ci to z dżemem ci troszeczkę, to ta matka coś wyciągała zawsze spod szafki, zza lodówki, zza kredensu, z jakiejś torebki, coś tam było. Nigdy mi się w życiu nie zdarzyło, żebym powiedział, mamo, nie, w domu nic nie ma. Otóż ty powiesz, Panie Boże, mam już 50-60 lat, jakie ja próby podejmowałem, żeby wyjść z jakichś trudnych sytuacji, a to nic nie daje. A Chrystus mówi, ty, mam jeszcze jeden pomysł. Mam jeszcze jeden pomysł. Mam jeszcze dwa pomysły. Mam trzy pomysły na rozwiązanie tej sytuacji. Pan Jezus przyszedł po to, żeby nam opowiedzieć o dobroci. Żeby nam pokazać prawdę, jak się wychodzi z grzechu. Pamiętacie tę przypowieść o chwaście, że zły człowiek posiał chwast w nocy i po pewnym czasie zaczęło wschodzić zboże i też zaczął chodzić chwast. I ci perfekcjoniści, tacy narwańcy, rewolucjoniści moralni powiedzieli, Panie, pobiegniemy i wyrwiemy ten chwast. A Pan Bóg mówi, nie, nie wyrywajcie, wyrwiecie i zboże. Pozwólcie ruść obum aż do żniwa. Bardzo często się okazuje, diabeł sieje chwast już w niejednym narzeczeństwie. Jak chłopak z dziewczyną współżyją, mieszkają razem, to diabeł już im chwastu nasieje. Oni jeszcze go nie widzą. Jak się pobiorą i po paru latach małżeństwa zaczyna rosnąć chwast. Posiany już dawno. I wtedy pamiętaj, mężu, żeby mi to był ostatni raz, masz się zmienić, masz od dzisiaj być innym, żadnego chwastu, tylko piękne zboże. Żono, żeby mi to był ostatni raz, od dzisiaj masz być perfekcyjna. Nie da się, drodzy państwo, nie da się. Żeby kogoś zmienić, trzeba go pokochać. A my się często nie kochamy i chcemy zmienić. Chcemy zmienić lewicę, zboczeńców, prostytutki, to musimy ich pokochać. Inaczej ich nie zmienimy. Jezus zmieniał ludzi, bo ich kochał, a my chcemy tylko wyrwać chwast. I bardzo często chodzi o to, nie o tego człowieka, który coś tam grzeszy, że my go chcemy zmienić. My bardzo chcemy pokazać swoje oblicze takich gorliwców religijnych. Prawda? Przyjdą koleżanki do jakiejś żony, a ona mówi, odbyłam rozmowę z mężem, od dzisiaj nie pali papierosów, tylko będzie lubił landrynki. A mąż doda i kukułki.
Mój mąż chodził na mecze, ale tam jest tyle wulgarności, przekleństw, więc kupiłam mu karnet do muzeum etnograficznego. Prawda, kochanie? Teraz jest ciekawa wystawa Ludy Północnej Ameryki. To sobie obejrzysz. Drodzy Państwo, to nie takie proste. My byśmy chcieli karczować, ciąć, przepraszam za słowo, kastrować, żeby bez grzechu, żeby wszystko idealnie. A Jezus mówi, niech rośnie ich chwast. Bardzo często zboże wyrasta wysoko dlatego, że właśnie chwast był i mobilizował zboże do większego wzrostu. To, co niektórzy mówią, jak dobrze jest w dzieciństwie niegroźnie zachorować. Wtedy człowiek całe życie troszczy się o swoje zdrowie i często przeżywa tych, którzy byli tytanami zdrowia przez cały czas. Drodzy bracia i siostry, jakim realistą jest Pan Bóg, jak wielkim realistą. Ty znasz bezwład ludzkiej woli, Ty znasz naszą małość, a przychodzisz do nas z pocieszeniem. I to, co Państwu mówiłem, kiedy nie możesz, jesteś w tym bezwładzie woli, nie możesz powstać z grzechu, rób dobre uczynki, na co cię stać? Nawet jakieś śmieszne. Wiecie, mi się skojarzyło to, jak państwo polskie i naród polski był w niewoli niemieckiej i nie mieliśmy szans. Armia była rozbita, struktury państwowe były rozbite, jakieś tam podziemie działało, jakiś rząd londyński działał, ale w Warszawie i w Polsce panowali Niemcy. To, co Polacy robili? Śpiewali siekiera, motyka, bimber, szklanka na złość szkopom. Jesteś w grzechu? Nie możesz wyjść z nieczystości? To jak jedziesz samochodem, to powiedz, diable, na złość tobie. Wesoły dzień nam dziś nastał. Zaśpiewam piosenkę dla Jezusa. Ktoś powie, śmieszny jesteś. No co ty, cudzołożnik, pijak. Co ci ta piosenka da? Ano da. Na złość diabłu. Polacy pisali na murach, Polska walczy. To ty na złość diabłu kup pocztówkę Pana Jezusa i postaw se na biurku. Niech cię diable skręca. Wiem, że jeszcze nie mamy wojska, żeby wygrać z sobą wojnę. Wiem, że jeszcze jestem w grzechu. Ale zrobię ci tutaj takie właśnie, jakby to powiedzieć, podziemne państwo. I będę z tobą walczył. Choćby piosenką, choćby różyczką położoną przy ołtarzu, choćby krótką modlitwą, choćby aktem, choćby że tym, że pomogę komuś biednemu, że kogoś obdarzę dobrym słowem, że napiszę do kogoś kartkę, że zatelefonuję. Jeszcze raz powtarzam, Jezus staje dzisiaj przed uczniami i oni nic nie mówią. Pokazuje ręce i bok, nic nie mówią. Je rybę, nic nie mówią. Oświecił ich umysły, nic nie mówią. Jezus ma ciągle nowe pomysły na nasze ratowanie. Chce widzieć tylko okruch naszej woli, żeby z tego bezwładu chociaż jeden okruch się pokazał, naszego tak dla Pana Boga, naszego pragnę Cię. Pamiętajcie, my nieraz mówimy, nie jestem godny Pana Boga. Cały proces zbawienia zależy od literki, nie jestem aktorem, więc jej tak ładnie nie powiem, L. To nieważne, że nie jesteś godny, bylebyś był głodny. Ja też nie jestem godny tej mszy odprawiać. Bylebyś był głodny tej mszy świętej. A ktoś z was powie, proszę księdza, przyszedłem do kościoła, ale tak szczerze mówiąc, to wcale głodny nie jestem. W zasadzie myślę już o tym, co będzie wieczorem, bo mamy imprezę taką. I wcale nie jestem głodny. To jeszcze cię Pan Bóg uratuje pytaniem, a chciałbyś być głodny? A nie, chciałbym, o! Chciałbyś pragnąć modlitwy i świętości? Oj, bardzo bym chciał pragnąć. Pamiętacie w tej książce, co spowiadał ksiądz starego marynarza? I mówi, no wyznaj grzechy, bracie, bo już umierasz. No, ja w każdym porcie to miałem jedną, dwie prostytutki. A żałujesz? A nie, one były dla mnie takie dobre, kochane. One mnie tak głaskały, przytulały. I ten widzi, że on umiera i nie żałuje za grzechy. Ale wpadł na pomysł. A ty żałujesz, że nie żałujesz? Oj, strasznie żałuję, że ja nie żałuję. A chciałbyś żałować? Oj, bardzo bym chciał żałować. To jest naprawdę, to jest jeszcze nadzieja dla tych wielkich grzeszników, którzy nie są głodni Boga. A jak ktoś jest w ogóle w życiu pogrążony w grzechu, że ani mu nawet pragnienie bycia świętym, bycia głodnym Boga, to co? To Pan Bóg jeszcze go ratuje w jeden sposób, że się rozczaruje. Pamiętacie tą przypowieść? Kupiłem pole, nie mogę przyjść do Ciebie. Kupiłem woły, nie mogę przyjść do Ciebie. Pojąłem żonę, nie mogę przyjść do Ciebie. Wielu z nas mówi, nie mam czasu się modlić, bo mam studia, nie mam czasu się modlić, bo w rodzinie teraz odnawiamy, budujemy dom, nie mam czasu na lekturę Pisma Świętego, bo zdobyłem nowe stanowisko. I wiecie, czym nas Pan Bóg ratuje? Że się tym domem rozczarujemy.
i stanowiskiem się rozczarujemy, i małżeństwem się rozczarujemy. Państwo, mówię, wiele osób, wiele młodych ludzi wchodząc w małżeństwo myśli, tak się skleję ze swoją żoną, psychicznie, fizycznie, duchowo, tacy będziemy sklejeni, że te nasze neurony będą wymiennie w mózgach naszych krążyć, będziemy wszystko o sobie wiedzieli, wszystko razem robili, wszystko będziemy razem i wszystko zawsze razem. I po pół roku, Boże, to tak nie jest. On o czymś myśli, ja go pytam, o czym myślisz, a on mówi o niczym. Dla kobiety jest to rzecz niepojęta. Pewnie mnie oszukuje, a on naprawdę myśli o niczym. Ja myślałem, że ten małżeństwo, no niby dobry jest, no niby nie to, że coś tego, ale to nie to z moich marzeń. W tej telewizji to oni się tak zjednoczą, a u mnie jakoś to nie wychodzi. Drodzy bracia i siostry, jak dobrze się rozczarowujemy małżeństwem, pracą, domem, stanowiskiem, dziećmi. Ty będziesz z mamunią zawsze, prawda? I zawsze mamunię będziesz kochał. I nigdy mamuni przykrości nie zrobisz. A on potem mówi, mamuniu, dobranoc, do widzenia, idę z Moniką, Kasią, Beatą w świat. Rozczarowałeś mnie, synku. Myślałam, że chociaż z wami zamieszkam. Jak dobrze, że się rozczarowywujemy. Wiecie, co to jest rozczarowanie? Jakąś rzeczywistością? Studiami się rozczarowałam. Ilu z nas by powiedziało starszych ludzi, wolną Polską, pamiętacie, ojczyznę, wolną, racz nam wrócić, Panie. Śpiewaliście, a teraz, Boże, co się w tej Polsce dzieje? Dobrze się rozczarujemy. To może w końcu kiedyś przyjdziemy do Chrystusa i powiem, Panie Jezu, Ty jesteś jedynym, który mnie nie rozczarowałeś. Siedzisz na drzwiach, na schodach, na klatce schodowej przy moich drzwiach już 15 lat i czekasz, kiedy Cię wpuszczę. Ty znasz bezwład ludzkiej woli. Ja nie jestem godny, ale robię się głodny. I Pan Bóg Ci powie, wystarczy. Wystarczy. Już idę. Jeśli tylko jesteś głodny, już idę. Powstańmy.